Cześć czołem, witam wszystkich. Już styczeń, nowa rzeczywistość i ruszamy ostro do roboty. Mamy Volkswagena T5 z silnikiem dwulitrowym dieslu oczywiście. Przyjechał na serwis i jakieś takie drobne usunięcie drobnych usterek. W zawieszeniu chyba tam sfożnie są do wymiany z racji, że sparciały na nich gumy, ale wyszło przy okazji, patrzcie się, nie wiem czy uda mi się to uchwycić, zobaczcie się, cały tutaj stronę prawą od strony paska sprzętu, tutaj wszystko mamy zachlapane olejem. Klient wspominał, że zaczął pasek piszczeć, pewnie z tej racji, że tutaj coś się zadziało. Nie wiem skąd ten wyciek. Wygląda na to, że ten wąż jest cały. Zaraz będziemy sprawdzać szczelność tego dolotu. No i wykorzystam do tego oczywiście tą prowizorkę, którą zrobiłem już wcześniej, tą zadymiarkę taką. Zobaczymy, czy coś się uda namierzyć. Dobra, kochani, podejście drugie. Jedziemy z tematem. Jeśli chodzi o szukanie nieszczelności. Odpaliłem fajkę pokoju. Później wam wytłumaczę co i jak. O co chodzi. Troszkę ten patent muszę usprawnić. Wymyśliłem sobie to w ten sposób, że użyję do tego nie wiem czy będziecie widzieć, ja już widzę, że stamtąd się kopci, z tamtej strony. Najprawdopodobniej mamy problem z samym interkulerem. Tamtego dymu jest dużo. Zaraz wyjmiemy sobie zbiorniczek od płynu. Może będzie coś widać lepiej. No ale i z tej strony tutaj tak samo. Dobra, ściągamy chyba zbiornik i atrapę od razu. No dobra, teraz widać już konkretnie. Stąd sadzi niesamowicie. A tutaj z tej strony. Tutaj z tej strony nie widać, żeby się tutaj coś mocno działo. No ale przynajmniej wiemy, że sam interkuler też nie jest strzelony. Trzeba będzie wymienić po prostu te o-ringi tam na nim i myślę, że będzie załatwiona sprawa. A jak sama zadymiarka wygląda, no tak to spłodziłem taką prowizoryczną ramkę, czego używam jako materiału do dymienia. Tak na szybko wymyśliłem, że taka torebka z herbatą ekspresową nada się do tego i się nadaje, bez problemu. Dym nie jest chemiczny, nie jest jakiś taki, wiecie, dokuczliwy. A jest go na tyle i jest na tyle widoczny, że... Podniesiemy ciśnienie. Może jeszcze coś wyjdzie. Tak jak widzieliście na tym filmiku z zadymiarką, o tam dokładnie teraz widać po tym wężu, tu tego dymu było sporo, no i to się tam wszystko pocić już brzydko zaczęło, a tutaj to już jest mega dużo tego wszystkiego, z tej racji, że po prostu po tej stronie do interkulera wchodzi powietrze, tych skroplin jest po prostu więcej. No i słuchajcie, tak z tym Volkswagenem trochę się przeciąga, bo cały czas mam tu kogoś.
Sfożnie mamy obydwa wymienione, bo one miały sparciałe gumy. Tam tutaj troszkę odtłuściłem ten silnik, jest zrzucony jeszcze pasek sprzętu, bo też jest zamówiony nowy. Część gratów przyszło mi dzisiaj, część muszę poczekać na jutro. Niestety albo stety. Tutaj jest jeszcze taka sprawa z układem wydechowym. To na życzenie oczywiście klienta, żeby nie było, że to mój pomysł. Muszę to oskubać to z tych blach, żeby to jakoś wyglądało, bo to ten płaszcz zewnętrzny tutaj się posypał. No i z tym by było w zasadzie na tyle. Co wam tu chciałem jeszcze pokazać? No w miarę suchy ten silnik, tak nie ma tych jakichś wycieków, czegoś takiego, żeby się tu coś działo, oprócz tego właśnie tam, o, to jeszcze muszę wyczyścić właśnie pod tym. Będę jutro ściągał ten o-ring, jak przyjdzie. Tam z tego interkulera, gdzie to dmuchało tym dymem. Nie, jakbyście byli bardzo ciekawi, jakiego dymu używam, jakiej herbaty, to do diesla pamiętajcie, do diesla takie coś, no. A do benzyny, gazu to Lipton, nie? Dobra. Słuchajcie, dzisiaj jak na pierwszy dzień, po tych wszystkich przerwach, świętach, to mam dosyć. Jest przed 18 i dzisiaj, na dzisiaj koniec. Idę odpocząć. Dzisiaj jestem zmęczony w sumie samym powrotem do pracy, już nie mówiąc o tym, że jeszcze trzeba było coś zrobić. Taki ten dzień był dzisiaj taki, wiecie, no, dużo się działo, dużo ludzi, w sumie dobrze, ale też nie zawsze dobrze, bo tak, kurczę, ta robota nie idzie, nie? Ten przyjdzie, ten przyjdzie, ten przyjdzie, ten zadzwoni. No ale okej, pomału do przodu. Te czwóreczka to tam w zasadzie jakieś popierdółki zostały. Tutaj ten Tucson, jutro jeszcze jakieś serwisy kolejne, nie wiem, jakaś Mazda 6. Dobra, będziemy walczyć, a wy się trzymajcie.